Wszystkie dzieci nasze są. Pod takim hasłem 1 czerwca odbył się pierwszy rodzinny piknik tenisowy z okazji Dnia Dziecka. Festyn w tym roku zorganizowany został na terenie kortów tenisowych przy Ostrowieckim Publicznym Gimnazjum nr 1. Czwarty raz już z rzędu, kiedy w obecnym składzie działa Rada Osiedla Kuźnia, udało nam się zorganizować piknik dla najmłodszych dzieciaków i mieszkańców naszego osiedla. W tym roku połączyliśmy wspólnie siły z nowo powstałym Ostrowieckim Stowarzyszeniem Tenisowym Winner. Panowie tutaj wzięli na siebie większą część obowiązków organizacyjnych. Chcą promować tenis ziemny wśród mieszkańców no nie tylko naszego osiedla, ale też całego miasta. Stowarzyszenie Winner działa od niedawna, ale już bardzo prężnie. Podczas niedzielnego pikniku odbyły się pokazowe lekcje gry w tenisa dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat, turniej tenisa dla dorosłych o uśmiech dziecka, a także turniej dla dzieci w kategorii do lat 8 i 12. To fajny sport jest bardzo. Ale trudny. Trudny, no i wymaga dużo cierpliwości. Pierwsze takie sygnały, że ten tenis jest bardzo popularny w naszym mieście, coraz więcej ludzi gra, coraz więcej młodych ludzi, dzieci w tego tenisa gra. Mieliśmy zimą, kiedy była szkółka zimowa. Teraz zaczął się sezon letni, przychodzą wakacje, także mam nadzieję, że to wszystko nabierze tempa. Tempa nabiera, co widać po uczestnikach, niekiedy bardzo młodych. 5-letnia Matylda gra już od roku. Wujek uczy mnie i trochę gram z tatą. Tutaj trzeba by dwie grupy rozróżnić. Najmłodsi, tacy, którzy jeszcze nie są skażeni komputerem i internetem, to jest grupa najliczniejsza na korcie. No i oczywiście ludzie, którzy są już ustatkowani, stabilni, dla swojego zdrowia chcą się poruszać. Jest to bardzo fajny sport, można poznać tutaj wiele ciekawych osób. Podczas pikniku akcję Oznakuj swój rower zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu. Ponadto na dzieci czekały atrakcyjne konkursy plastyczne, muzyczne i taneczne, zabawy zręcznościowe, konkurencje rodzinne, upominki i słodkie pyszności. Piknik tenisowy, a więc zabawa na sport. Do aktywnego spędzania wolnego czasu zachęcał poseł Zbigniew Pacel, który nad piknikiem objął patronat honorowy. Ja natomiast ostatnio polubiłem się bardzo z rowerem. Tak jak strój wskazuje, jeżdżę jak tylko mi czas na to pozwala. W tym roku już przejechałem prawie 2000 km. Jak pan znajduje na to czas, panie pośle? Rano 1 stycznia wstałem, popatrzyłem w lustro, zobaczyłem, że to już jest 63 lata i mniej nie będzie i przejechałem sobie 63 km. Rano 1 stycznia. Także czas się znajdzie, tylko trzeba chcieć. Patronat honorowy nad piknikiem objął także prezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i radny powiatu ostrowieckiego Robert Minkina. Myślę, że ta zachęta, odciągnięcie dzieci trochę od komputerów i powiedzmy tego ruchu, to naprawdę im się przyda wielce. I to są takie miłe właśnie święta. Święta miłe i mile spędzone w gronie rodziny, na pikniku, na sportowo, a do tenisa i sportu w ogóle zachęcamy, nie tylko młodzież i nie tylko od święta.